Sygnał 381 gdzieś tutaj. Ale cichutki sygnał, dobra. Wygrzebię i się łączę z wami. Odłamek pierścienia wiodącego. Kawałeczek. Idę dalej. To nie ja, to kretowiska jak coś. Sygnał na wierzchu 82. O kurde. Ale czad. Patrz jaki czyściutki. Czyściutki guzik. Super. Super, super, super. No moje ulubione guziczki arsenowe. Ale był tutaj na wierzchu praktycznie. Myślałem, że to jest 10 groszy z PRL. Ale lepiej, bo jest guziczek. Cisnę dalej. Jest coś na wierzchu tutaj. Sygnał 62. Co to jest? Jakaś plomba. Myślałem, że pieniądz jakiś. Za chwilę wyczyszczę. To jest lekkie, aluminiowe coś. Za chwilę wyczyszczę. Takie cosik na sznurku. Nie wiem co to. Przytulam. Sygnał 75. Czyściutki. Bezczelny pocisk. Niestety coś tam. Tak to wygląda. No tak. Taki metalowy but wyszedł. Jakiś taki kształt. Na łące. Idę dalej. Kolejny czubek wystrzelony. Ci w coś uderzył. Idę dalej. Tu jest sygnał 86. 85, 88. Kopniemy i zobaczymy. Się zdziwiłem. Bo nie wiem co to jest. Ale jazda. Ale jazda. Chyba coś ciekawego. Niezła akcja. Normalnie, jeśli się nie mylę, to jest nieśmiertelnik. Normalnie czad. To pójdzie do muzeum. Na 100% pójdzie do muzeum. Super. Idę dalej. Sygnał 56. Jest scyzorek. O! Nawet ma obydwie zaślepki. Tworzywa jakiegoś. Jakiego tworzywa? Ebonit, tekstolit, coś w tym stylu. Ale jest kompletny. Cisnę dalej. Sygnał 81, 80 jak dzwon. Chyba jakieś łożysko. Dosyć ciężkie. Myk. Lecimy dalej. Sygnał 55, 56. W wodzie takie sygnały to są monety. A tutaj to są plomby. Na polu. Taka plombka. Ale cieszy. Idę dalej. Jest kolejny sygnał, ale już jest... Ciemności egipskie są, także odpalam lampę. Jest plomba kolejna. Wyczyszczę, pokażę. Bo tutaj nie wiem, czy w ogóle słychać. Następna plombka. Do wyczyszczenia. Jestem już w garażu na podsumowaniu tych rzeczy dzisiejszych, co wyszły z pola. To jest jakaś kula przegubowa od ciągnika, podejrzewam. Sporo takich rzeczy jak odłamki, jakieś duże aluminiowe makarony, gwoździe, no i inne jakieś od mechanicznych maszyn rolniczych, tu kółeczko jakieś, też jakaś część może być od kosiarki, nawet żyletka się trafiła na polu, to jakieś nakrętki. A z ciekawszych fantów to są plomby, tutaj doczyściłem, dalej nie wiem co to jest, ale jakaś może nowożytna plomba. Takie małe kawałki ołowiu, jakieś kółeczka, guzik arsenowy, jak nówka, sztuka wyszedł. To jest w ogóle
I brąz arsenowy, jak się nie mylę. Super. Ręczna robota. Trzy plombki. Dwa pociski. Znaczy czubki. Czubki. Coś uderzyły. Scyzoryk. Już nie daje znak życia. No i najlepszy fant, tak się dowiedziałem, to jest tutaj nieśmiertelnik. Druga wojna światowa. Ja go w ogóle nie czyszczę, już nic przy nim nie robię. W piątek będzie w muzeum. To jest muzeum tutaj na Pomorzu. Już się kontaktowałem, wysłałem informacje, dostałem, że to jest bardzo cenny przedmiot i będzie szuka, będzie poszukiwania rodziny chyba. Nie wiem, jak to się robi, ale to jest najlepszy fant. Pan Jakub. No i tyle z dzisiejszych wykopek. Także lecę do swoich obowiązków koło domu. Pozdrawiam. I na weekend chyba się widzimy gdzieś w wodzie z Zbigniewem Dużym i jeszcze z kolegą Piotrem. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.